Donald Tusk wypadł z prezydenckiego wyścigu. Nie wiemy na razie, kogo wystawi Platforma. Strzałka w dół, kandydat nie prowadzi kampanii, więc traci cenny czas. Lech Kaczyński w tym tygodniu strzałka w górę polityków PiS bardzo ucieszyła wiadomość o wycofaniu się z prezydenckiego wyścigu Donalda Tuska. Lech Kaczyński był także w tym tygodniu w Davos, reprezentując Polskę. Andrzej Olechowski, strzałka w górę, w zależności od tego, kogo Platforma wystawi. On na tej decyzji Donalda Tuska może bardzo zyskać, ma szansę ściągnąć do siebie ten bardziej liberalny, bardziej lewicowy elektorat Platformy Obywatelskiej, jeżeli na przykład kandydatem Platformy będzie taki bardziej prawicowy Bronisław Komorowski. Andrzej Olechowski już zresztą zaapelował do wyborców i do polityków Platformy o poparcie jego kandydatury. Jerzy Szmajdziński w górę z tych samych powodów, z których Andrzej Olechowski, on ma szansę przyciągnąć do siebie taki bardziej centrowo-lewicowy elektorat po wycofaniu się z wyścigu Donalda Tuska.